Szanowni Państwo, słyszeliście z pewnością o teście windy. Test windy to proste ćwiczenie komunikacyjne oparte o równie proste założenie. Oto wsiadacie do windy, w której znajduje się człowiek, którego chcecie zainteresować pewną historią. No, problem w tym, że macie zaledwie 20 kilka sekund, no bo tyle trwa przecież podróż windą. Ja postanowiłem poddać się temu testowi i zobaczmy, co z tego wyniknie. W biznesie szczególnie fascynują mnie dwa tematy – przywództwo i podejmowanie decyzji. Uważam je za szczególnie intrygujące, dlatego że ciekawe dla biznesu lekcje można znaleźć w zupełnie niebiznesowych światach. Jeśli więc zastanawiacie się, jak lepiej wdrażać wartości organizacyjne, korzystając z doświadczeń sycylijskiej Cosa Nostry, jeżeli zastanawiacie się, jak podejmować lepsze decyzje, obserwując doświadczenia wypraw na ośmiotysięczniki, jeśli wreszcie chcielibyście budować większą kompetencję decyzyjną swojego zespołu, korzystając z metod wypracowanych przez Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w roku 1962, unikając jednocześnie błędów generałów Hitlera podczas operacji Barbarossa w 1941, zapraszam Was, wejdźcie ze mną w labirynt. Labirynt, sztuka podejmowania decyzji, to książka, którą napisałem w oparciu o doświadczenia oraz liczne obserwacje najlepszych praktyk decyzyjnych pochodzących zarówno ze świata biznesu, jak i z zupełnie innych branż. Jeżeli więc podejmowanie decyzji odgrywa dużą rolę w Twoim życiu, jeżeli chcesz poznać, jak zmienił się świat, który nas otacza i jaki ma to wpływ na podejmowane przez nas decyzje, jeżeli chcesz poznać najczęstsze pułapki, które zostawia na nas psychologia społeczna, neuronauka, ale też stare narzędzia zarządzania ryzykiem, jeśli chcesz wiedzieć, jak te procesy doskonalić, zachęcam do lektury.